Więc witam wszystkich w odcinku, w którym będę sprawdzał, co tam w top setce polskiego YouTube'a, bo przyznam się, że mimo, że siedzę w tej branży od 4 lat chyba już, albo 3, ale raczej już 4, to nie znam tych wszystkich kanałów z top setki, bo wiadomo, nie wszystkich oglądam, w ogóle mało polskich kanałów oglądam, ale znajomych i topowych youtuberów, taką top 10, 20, to na pewno kojarzę i widziałem co nieco, więc zaraz to sprawdzimy, ale na początek powiem wam, dlaczego jestem taki kolorowy, bo nie chcę od razu burzy w komentarzach, że wspieram homoseksualizm i tak dalej, więc ja od razu wyjaśnię. Na temat światopoglądowy się nie będę wypowiadał w tym odcinku. Jestem kolorowy nie dlatego, że kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych związki homoseksualne, małżeństwa homoseksualne są legalne. Jestem kolorowy, gdyż uczestniczyłem w biegu Color Run w Warszawie i tam się obsypujemy takimi proszkami. I dlatego jestem kolorowy. No. Więc zaczynamy teraz. Czy jestem za związkami homoseksualnymi, to w ogóle się nie wypowiadam. Nie mówię ani nie, ani tak. Żeby było jasne. Nie wasza sprawa, nie chcę się z tym dzielić, co ja na ten temat uważam, bo nie chcę gówno burzy w komentarzach. A wiem, że jak zawsze się zaczyna na ten temat, to zawsze jest gówno burza w komentarzach. A ja nie chcę gówno, bo gówno śmierdzi. Dlatego nie chcę gówno burzy w komentarzach, więc nie powiem, czy jestem za, czy też przeciw. A zajmiemy się YouTube'em. Ja mam ten zaszczyt, że otwieram tą listę. Tutaj widzicie Savardenga. Aha, z tego co widzę, to ta lista jest nieaktualna, bo ja teraz mam prawie 3 200 000 subskrybentów, więc to jest lista sprzed 3 tygodni. Ale zajmijmy się tą listą, bo na pewno się dużo nie zmieniło w top setce. Dlatego sprawdzimy sobie top setkę sprzed kilku tygodni. Nie wiem czemu, ten ranking nie jest aktualizowany, coś mi się popsuło, no ale zaczynamy. Setne miejsce Inilux. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Ciemno obstawiam, że gamer. Co trzeba? Tutaj trzeba kliknąć, żeby kanał się wyświetlił. Mam nadzieję, że się wyświetli w... Dobrze się wyświetla. W nowym oknie, tam ta lista dalej jest. Hej, na internecie rozchodzi się challenge, gdzie ludzie wylewają sobie wiadro z wodą oraz lodem na głowę. Nazywa się to... Okej, okay. Ice Bucket Challenge, ale to nam nic nie mówi o tym kanale. Nie wiem, dlaczego Ice Bucket Challenge jest... Ice Bucket Challenge jest ustawiony jako wizytówka tego kanału, to jest chyba błąd, bo wizytówka powinna pokazywać, czym się ten kanał zajmuje, a ten kanał się na pewno nie zajmuje tylko oblewaniem wodą ciągle. To jest film sprzed 10 miesięcy. Z tego co widzę, to są live steamy, konkursy na live steam, Q&A, więc albo vloger, albo gamer. Jeszcze nie wiem. Wchodzimy w wideo i co widzimy? Minecrafta! Więc jednak gamer Inilux zebrał już na YouTubie 191 tysięcy subskrybentów, a według tego rankingu ma 191 tysięcy subskrybentów. A więc chyba jest aktualizowany ten ranking? Nie wiem. Lecimy dalej. Magic of Y. Znam kolegę Magika. To jest kanał z magicznymi sztuczkami. Bardzo fajnie, bo jest to coś nowego, coś czego nie jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo na polskim YouTubie, tak jak gaming, bo gamingu jest bardzo dużo. Zresztą będziecie się mogli o tym przekonać, śledząc ze mną tą listę najpopularniejszych YouTuberów. Kanał Y ma 196 tysięcy subskrybentów, a według tej listy 191, więc tak, jednak tamta lista jest nieaktualizowana. Nie wiem czemu, mam nadzieję, że zmienią to. Kanał Y, najpopularniejsze wideo mamy jakie? Z 577 tysięcy odsłon, magiczne gumki z resin, jakiś krosik, co pokazuje właśnie, że to jest droga do wybicia tak naprawdę na YouTubie, bo to zauważyłem od jakiegoś czasu, że najlepiej się ogląda odcinki z innymi YouTuberami, tak samo jak ja to zauważyłem. Zrobiłem dwa pranki ostatnio z dinozaurami. Monika, mogłabyś nie gwizdać? Nagrywam sobie odcinek. Dziękuję. Mimo wszystko dalej gwizdzę. Nagrałem sobie dwa odcinki o Jurassic, o dinozaurach. No i jeden to był prank, w który złożyłem strasznie dużo pracy i miał 3 miliony odsłon. Niecałe.
A w drugim wystarczy, że się pojawiła gwiazda światowego formatu Chris Pratt i nagle odcinek ma 7 milionów. Tak samo jest z YouTuberami. Gdyby na przykład Y te magiczne gumki robił z przypadkowym przechodniem na ulicy, pewnie by to miało, tak jak inne filmy, 150 tysięcy odsłon. A że jest Rezi, to jest odsłon 580 tysięcy. Więc jeżeli chcecie się wybić na YouTubie, najlepiej zakolegujcie się z innymi YouTuberami i wtedy wystrzelicie. Co, tak na przykład robił przez bardzo, bardzo długi czas kanał Maćka Dąbrowskiego z dupy, o którym powiemy trochę później. Dobra, zamykamy kanał Y-ka. Następnego mamy RoxMP. Za cholerę nie wiem, kto to jest. Uciszę Monikę jeszcze raz. Monika! Mogłabyś wyluzować? Zrób mi lepiej herbatę, tą już wypiłem. Dobra? Zrób mi herbatę. Już wypiłem tą jedną. Ale już wypiłem. No, fajnie. Chociaż tak naprawdę pochwalę się, że tej herbaty nie wypiłem. Ale nie chcę, żeby śpiewała. Chcę, żebyśmy tutaj mogli na luzie nagrywać sobie ten odcinek, żeby był w miarę ciekawy. Widzę, że RoxMB to kolejny Minecraftowiec. Wysłyszycie te śpiewy? Myślę, że one nie zagłuszają aż tak. Więc no, nie wiem, co mogę o tym kanale pogadać. Nie kojarzę Minecraft, znaczy kojarzę Minecraft, ale nie ogarniam, nie wiem, o co w nim chodzi. Nie wiem, czy ten kanał jest fajny, nad tym odpalił jakiś film, a odpalimy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak duży jest świat Minecrafta? Nie zastanawiałem się, niestety. Lecimy dalej. Sheo. Czyżby to były kolejne gry? Siemano, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest pierwszy... drugi odcinek Agario. Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem, mianowicie w sobotę, tą sobotę będę w Krakowie, w Galerii Krakowskiej na evencie, który jest organizowany przez Sferis. Koniecznie sprawdźcie... No i poszła reklama jakiegoś Sferis. Przelew wyślę oczywiście, znaczy fakturę do opłacenia przez Sferis, bo na moim kanale wyszło niestety nam, że będzie reklamowana jakiś event Sferis? Feris? Nie wiem. W każdym bądź razie Sheo to jest Maciek, który będzie w Galerii Krakowskiej jakiejś tam w sobotę. Więc chyba dziś. No więc nie zareklamowaliśmy, bo ten odcinek wypuszczę jutro, więc i tak nie pójdziecie tam. Więc to są kolejne gry, bo Agaria to jest gra, więc myślę, że to jest kolejny gamer. Widzę, że lubi Sie. Co on tutaj jeszcze ma? No gry, Minecraft chyba. No, kolejny Minecraftowiec. Ojeju, jeju, jeju. Tylko tak to mogę skomentować. Minecraft bardzo popularny. No, ale z następnego mamy Peja Slams Attack, kanał muzyczny. Pewnie Pej. Siema. Już w so... Ale to nie jest Peja. W poznańskim klubie jest Cool Up. Duży koncert, RPS, WHR, dużo zajebistych. O, znowu w sobotę jakiś event, tylko że tutaj mamy już jeden fuck up na tym kanale, bo film jest sprzed 3 miesięcy, więc nie powinien być wizytówką kanału w tym momencie, bo ta sobota, o której on mówi, to pewnie była jakaś sobota w marcu, a mamy już niestety, stety, czerwiec, wkrótce lipiec. To mamy kanał muzyczny, dalej mamy Wojtaza, któż to taki? Czyżbym go, nie wiem, może go poznałem, zaraz muszę obczaić twarz trochę. Dalsza część rozgrywki zawiera nudity, czyli na gość, bardzo nie lubię takich reklam na filmikach. Dzisiaj ja nie widzę gościa twarzy, bo tutaj mamy jakąś reklamę. Gamer. Kolejny gamer. Czyli jak na razie mamy już tak, Inilux to był gamer? Nie wiem, ale chyba tak. RoxMB to był gamer, Sheo gamer i Wojtas gamer, czyli na 6 kanałów aż 4 były o gamingu. Tak, tylko Peja i Y to nie był gaming. Minecraft.pl chyba nie będę wchodził, bo od razu wiemy, że to Minecraft. Kartony for fun. Kartony, czyli bajeczki. Piesek, Leszek i te sprawy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, Kapitan Bomba. 199 tysięcy subskrybentów, teraz pewnie już o wiele więcej, pewnie już 200 przeskoczona, tak, 200 przeskoczone. Kolejny Nymfa, Nymfa poznałem, Nymfę, to jest chyba dziewczyna Isamu.
Tak, to jest ona. Nie wiedziałem, że jest już w top setce polskiego YouTube'a. Przyrosty tygodniowe 3,7, miesięczne 14 tysięcy, więc jak widzicie, się wyróżnia spośród tych kanałów, które już oglądaliśmy. A Nymfab chyba gra w gry, z tego co wiem, tak jak jej chłopak Isamu. Cześć, witam wszystkich. Tak, widzę, że od razu jest opening na przywitanie. Więc to jest kanał, kolejny kanał gamingowy. Kolejny to jest Alien, pozycja 91. Kolejny gamer. Poznałem Aliena, bardzo spoko chłopak. Zobacz. Mam nadzieję, że nie gra w Minecraft. Chociaż nic do Minecraftu tak naprawdę nie mam. Ale dla zasady będę miał. Nie. Co nas Tak, oni przywita? mają tutaj Nie, trambików. to nie jest Minecraft, więc fajnie, ale szkoda, że kolejny. Znaczy szkoda, no. Szkoda dlatego, że to jest kolejny kanał gamingowy, bo dużo jest tych kanałów gamingowych. Strasznie dużo. To jest fajne, jakby ta top setka polskiego YouTube'a była strasznie różnorodna, żebyśmy mieli przeróżne branże na YouTubie. Nie tylko gaming, ale też na przykład może jeszcze dwóch więcej pranksterów, albo jeszcze trzy kanały podobne do Abstrahuje, albo w ogóle zupełnie inne. To by było fajne. Dobra, tu mamy Aliena. Kolorowy Vlog. O, to jest bardzo ciekawy kanał. To jest bardzo stary kanał, który już dawno chyba zamknął działalność. Tu możecie widzieć, że subskrybenci tylko odchodzą, czyli pewnie jakieś usunięte konto, albo ktoś widzi, że twórca jest nieaktywny, więc tutaj wam podświetlę, żebyście wiedzieli, o który kanał chodzi. Subskrybenci po prostu odchodzą, bo twórca nie rzuca filmów. I to jest, moi drodzy, kanał, z którym kiedyś tak sobie pamiętam, że szliśmy łeb w łeb i on mnie wyprzedał w pewnym momencie. Ja tam miałem, nie wiem, może z 70 tysięcy subów, on miał z 80. No i widzę, że w pewnym momencie po prostu znudziło mu się albo uznał, że już go nie bawi YouTube. Zobaczymy, jakie są tutaj ostatnie filmy, co nam się wyświetli, jak wejdziemy w ten. Kurde, dlaczego tak? Aha, bo ja źle kliknąłem, dobra. Tutaj trzeba kliknąć. I co my tutaj mamy? Nie ma żadnego przywitania. A ostatni film, jaki jest wrzucony, to jest Wkurwia mnie 2. Wkurwia mnie dwa. W tych wszystkich polskich A. rapowych pioseneczkach co chwilę powtarza się zwrot bądź. I tutaj widzimy straszny hejt. Widzicie, tutaj jest, naszych może tego nie widzieć, ale chyba na YouTube to będzie widoczne. 258 tysięcy viewsów. I mamy stosunek łapek tak do nie praktycznie po 50%, a to jest ogromny hejt. Dlaczego ogromny hejt, skoro to jest Co typowy było vloger? bądź sobą. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest być sobą. Na pewno nie jest to spowodowane tym, że on zaczyna odcinek od tekstów kurwia mnie, czyli od złego słowa, bo w internecie ludzie lubią, jak się przeklina i tak dalej. To jest spowodowane tym, że kiedyś tu była jakaś drama na tym kanale. Ja się tym nie zajmowałem. Trzeba by było zapytać kolegi Stankiewicza, bo on lubi plotki YouTube'owe, więc on by powiedział to wyśmienicie wszystko od A do Z. Ja niestety nie wiem. Wiem, że była jakaś tutaj kampania chyba z Pepsi kiedyś. W ogóle poszukamy tego, żeby to było jasne. Gdzie my to mamy? Popularne filmy, wideo. Jest kolorowy vlog, wyzwanie Pepsi. Tu mamy typowy vloger. Najpierw zobaczmy typowy vloger. Tu już jest hejt jakiś, więc nie. To się musiał. Pantofel. Tu już też. Chociaż nie, to chyba było tak, że hejt. Tu jeszcze nie było hejtu na tych dwóch filmach i on się pojawił po tym kolejnym, po tym wyzwaniu Pepsi, bo ludzie się wkurzyli podobno, ale to zaraz się upewnię. 12 sierpień tu mamy, a kolejny film, wyzwanie Pepsi, jest 13 sierpnia, więc jest miesiąc różnicy. To nie jest dużo. No ja mam czasem 2 miesiące różnicy pomiędzy filmami. Ale tutaj podobno poszło o to, że już właśnie kolorowy nie nagrywa filmów, ale a nagle wyskakuje z reklamą czegoś. I to jeszcze było w czasach, kiedy kampanie prowadzone przez internautów były bardzo źle odbierane. Ja pamiętam, ja to od razu
mówimy, nie, bo ja nie chcę tego hejtu. Każdy się bał wtedy tego hejtu, bo jak ktoś wchodzi w jakieś współpracę, chciał po prostu zarobić pieniądze, bo chciał jechać na wakacje, to internauci i jego subskrybenci mówili, sprzedałeś się, ty nic poniósł, straszny. I no i niestety tak to było. Widzę, że tutaj na Twitchu jakieś dyskusje są, ale to na razie nie będę tego wplatał. O co tutaj chodzi, nie wiem, ale wpiszemy sobie kolorowy vlog drama, bo na pewno był jakiś youtuber, który chciał o tym opowiedzieć. Na czym polega ta drama? Kolorowy... Nie, jak pisałem drama, to wyskoczył Nitrozyniak kontra Dis. Nie ma kolorowy. Kolorowy vlog, przeproszenie z Szymona. Nie wiem, którą mamy godzinę, to nie, Stankiewicz już śpi, więc się nie dowiemy, o co chodziło, ale na pewno do tego wrócę. Opowiem, o co chodziło. Kiedyś tam. No i zamykamy pierwszy odcinek, bo powiem wam, że tak, chciałem sobie teraz na live przelecieć przez te wszystkie kanały, ale fajnie mi się gada, bo mam jakąś wiedzę na ten temat. Chociaż w przypadku kolorowego to z nikomu mam wiedzę. I postanowiłem sobie, że chyba zrobię z tego 10 odcinków. Wyobraźcie sobie 10 odcinków, czyli 10 razy 10, czyli teraz zrobiliśmy od 90 miejsca do 100, ale to nie jest 10, czy to jest 10? Zrobiliśmy 9, to jest raz, 2, 3, to jest 11, gdybym zrobił 91. Oj, strasznie popsułem ten odcinek. No dobra, czyli ten pierwszy odcinek będzie miał 11 kanałów. Niech i tak będzie. Dobrze ja liczę? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, 11 kanałów przeskoczyliśmy i to będzie pierwszy odcinek top setki polskiego YouTube'a. Zaraz nagram resztę, bo trzeba korzystać z tego, że jestem kolorowy. Dlatego żegnam się z wami i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, zobaczymy, co tam jeszcze w polskim YouTubie piszczy w tej top setce polskiego YouTube'a. Trzymajcie się. Bang!